Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Epole w ogrodzie. Temat dzisiejszego odcinka: grusza i miodówka gruszowa. Co robimy? Jesteśmy w tej chwili na Grójcu, ale pakujemy misia w teczkę i jedziemy na wycieczkę do naszego zaprzyjaźnionego doktora na rejon sandomierski i z nim będziemy rozmawiali, jak walczyć z miodówką, aby nie było potem z nią problemów na koniec sezonu. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Witam Cię, Krzysztofie. Cześć. Pierwsze moje pytanie. Jesteśmy w takim okresie czasu, gdzie ta miodówka zaraz się rozszaleje, będzie mokro, wilgotno, lepko. Co robić? Problem miodówki no niestety się zaczyna już bardzo wczesną wiosną i praktycznie musimy startować z pyretroidami, walczyć z owadem dorosłym. Natomiast całe szczęście pewna grupa, albo inaczej, mamy coraz większą grupę produktów do zwalczania i możemy stosować rotację. Bez tego nie wyobrażam sobie logicznej ochrony przeciwko miodówce. Musimy korzystać z preparatów układowych, musimy skontaktowych, musimy czasem działać szybko, używając środki z grupy olei nawet. I dopiero pełen komplet pozwala na wytrwanie do jesieni. Zabiegów zwalczających miodówkę w różnych latach jest różnie, ale mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej, bo jak zaczynamy dbać jeszcze także o faunę pożyteczną, która jest sprzymierzeńcem, no to okazuje się, że musimy sięgać po coraz droższe rozwiązania, żeby sprzymierzeńca utrzymać. Ale nie pozwala to skrócić i tak ochrony przeciwko miodówce. Mam takie dziwne wrażenie, że jak walczymy jeszcze z miodówką do okresu tego typowo wakacyjnego, tak jak się zaczynają wakacje, ta czujność jakoś się usypia, sadownik coraz rzadziej zagląda do sadu, a ta miodówka zaczyna się coraz mocniej nasilać. Tak to jest właśnie. My, można powiedzieć, zaliczyliśmy prawie wpadkę w tym roku, z uwagi na to, że ja szczegółową lustrację akurat w tej kwaterze przeprowadzam co środę. W ostatnim czasie była dodatkowa jeszcze w niedzielę. W środę i niedzielę, można powiedzieć, w środę było czysto całkowicie, że tak powiem, jeżeli chodzi o objawy występowania na liściach, na pędach. W niedzielę widać było bardzo dużą ilość trzmieli i pszczół, czyli wiadomo było, że rosa miodowa w kątach liści była już duża, natomiast ku mojemu zaskoczeniu, jak przyszedłem w środę kolejną, czyli poniedzieli 3 dni, okazało się, że pędy ciekną już z rosy miodowej. Sprzymierzona temperatura, tak powiem, potliwość miodówki spowodowała ogromny problem. I działałem błyskawicznie, praktycznie dwoma produktami w bardzo krótkim okresie czasu o różnym schemacie działań. Jeden był w godzinach dziennych, drugi w godzinach wieczornych zastosowany i pozwoliło nam to na uspokojenie sytuacji. W tej chwili tego problemu nie ma, natomiast problem jest taki, że wykorzystałem w miarę krótkim okresie dwa produkty. I w tym momencie na planowanie do lata, czyli do tego możliwego następnego ataku, musi być bardzo rozsądne, żeby zachować ilość środków, ilość możliwość ich wielokrotności stosowania. Często są one ograniczane do stosowania raz w sezonie, a do jesieni mamy długo, a miodówka coraz częściej funkcjonuje nam do samej jesieni teraz. To, co wynika z Twojej wypowiedzi, że jeśli mamy ciepło, a taka pogoda jest teraz, to lustracja nie raz w tygodniu, a przynajmniej dwa razy w tygodniu, bo po tygodniowym interwale możemy się bardzo mocno zdziwić, tak? No już może być tak, w cudzysłowie, musztarda po obiedzie, bo my przychodzimy i mamy nacieki rosy miodowej. No i co w takiej sytuacji? Znaczy, to jest tak, że tak jak mówisz, jeżeli zagęszczamy lustrację do dwóch razy w tygodniu, to możemy wyłapać potencjalną agresję troszeczkę wcześniej. Kiedy popatrzymy na dwie stykające się gruszki, rozdzielając je i zobaczymy pojedyncze osobniki z rosą miodową bądź nie, to już wiemy, że musimy działać. Środki ochrony roślin mają bardzo utrudnione dotarcie do tych miejsc i w kątach liści.
i w miejsce styku dwóch owoców. I te zabiegi naprawdę muszą być przemyślane. I właśnie, co zrobić, jak mamy rosę miodową? Najlepiej byłoby poczekać na deszcz. Często praktykuje się, że w tych mocno zaspadzionych sadach sadownicy wykonują oprysk z użyciem detergentów, czyli jakiś ludwik, jakiś zwilżacz, który powoduje lepsze zmycie w czasie deszczu rosę miodową. I to we wczesnych fazach jest wystarczające, bo w momencie, kiedy wystąpią już grzyby sadzakowe, które... Pozamiatane. To już mamy tak naprawdę pozamiatane, już nie ma co ratować. Owoce do końca będą miały uszczerbek na wizualny, na jakości. Nie ma jaj, są jaja, ale jaja. Widzę dużą ilość jaj. Podsuszamy. Czym możemy podsuszać jaja? No tutaj możemy wykorzystywać nawozy mineralne. Generalnie przyjęło się, że siarczany bardzo mocno dokuczają miodówką. I czy to jest siarczan potasu, siarczan magnezu, niektórzy mówią siarczan wapnia, ale generalnie nawozy siarczanowe i to naprawdę w dużej wysokości, w dużych dawkach. Paradoksalnie, jak grusza ma bardzo wrażliwego liścia i łatwo go uszkodzić wieloma środkami ochrony roślin, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie one są potargane od wiatru, to nawozy znosi dzielnie i można powiedzieć dwukrotnie wyższe dawki niż znoszą jabłonie. Wsypanie 25 kg na 1000 litrów wody najczęściej nie stanowi większego problemu, jeżeli zachowamy jakiś zdrowy rozsądek przy stosowaniu, także czyli w dzień. 25 kg siarczanu magnezu? Tak, na przykład. Przy wydatku ilości cieczy użytkowej? Znaczy mówimy tutaj o 1000 litrów na hektar, natomiast chciałbym uniknąć sytuacji, ile mamy wypryskać na hektar, bo inaczej będzie w sadzie tego typu, gdzie może i 500 litrów by nam wystarczyło, a inaczej będzie w sadzie, który popatrzymy tam dalej, dla takiego właściwego opryskania 750 litrów może być mało. Chodzi o to, żeby siarczan nie płynął, żeby nie nastąpiła koncentracja, nie wiem, na spodzie owocu, na końcach liści, bo wtedy stężenie tam jest większe i przypalenia ewentualnie są. Natomiast musimy się liczyć, że ten siarczan magnezu czy siarczan potasu, jeżeli będzie się dostawał w kąty liści, to tym bardziej wysuszy, czyli to nie może być tylko oprysk na listy, tylko musimy pozwolić, żeby lekko ściekało do tych kątów i wtedy ten skutek jest zdecydowanie lepszy. Moim zdaniem chyba taka dobra praktyka, że jeśli już zaczynamy suszenie, w cudzysłowie, raz magnez, raz potas, żeby dodatkowo wnieść te składniki pokarmowe do rośliny. Nie tylko cały czas siarczan magnezu, siarczan magnezu, siarczan magnezu, ale jak już pracujemy, podsuszamy, no to żeby zmieniać te składniki pokarmowe, a w szczególności grusza jest potasolubna, tak? Tak, tak. Znaczy bardzo dobre podejście, zwłaszcza w momencie, kiedy nie wiemy tak naprawdę, czego roślinom brakuje. Jeżeli mamy analizy liści i wiemy, że akurat są głębokie deficyty magnezu, no to możemy faktycznie skupić się trochę bardziej na tym. Jeżeli mamy okres letni, kłopoty z transportem wody, to wiemy, że ten potas jest sprzymierzeńcem w tej logistyce wody w roślinie. I tak jak wspomniałeś, grusza lubi potas, no to można by było się przesiąść trochę na nawozy potasowe. A ta rotacja w sumie dwóch składników, trochę z sobą rywalizujących, ma też jakiś pozytywny oddźwięk. Nie przesadzałbym też z samym potasem, z uwagi na to, że on będzie kolidował z ewentualnym nawożeniem wapniowym, czyli ze zwykłym dostarczeniem wapnia drogą pozakorzeniową, dolistną, doowocową, dla nie wiem, trwałości pozbiorczej, dla lepszych parametrów, większej zdrowotności w okresie pozbiorczym, przechowywania i logistyki. Jakie jest Twoje zdanie na temat używania zwilżaczy do środków insektycydów, tak? I to do walki z miodówką gruszową? Ja jestem za. Ja jestem za. Poszczególne zalecenia firm ochroniarskich są takie, że niektórzy nie chcą, żeby łączyć, a niektórzy namawiają do tego, żeby łączyć. Ja jako doradca jestem tak trochę w rozkroku, natomiast uważam, że prywatnie, takie moje prywatne zdanie, że jest to zdecydowanie lepsze. Jak już jesteśmy, to takim przykładem jest na przykład abamektyna, którą nie wyobrażam sobie zastosować bez
bez zwilżacza i jeszcze bym powiedział w górnych dawkach. Inaczej potrafi być niewystarczająco skuteczna. Środek typowo kontaktowy. Lepiej rozprowadzimy, lepiej zadziała, tak? Czyli to jedno z drugim idealnie się łączy. Tak, tak. Zdecydowanie jest to tak. Jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać z uwagi na to, że niewiele sadowników czyta etykiety pod kątem grubości kropli zastosowanej. Bardzo często w etykiecie jest napisane zalecany oprysk drobnokroplisty, zalecany oprysk średniokroplisty. A najczęściej wykorzystujemy nasze opryskiwacze i na zasadzie, a dobra, pryskam na tak zwanego robaka, owadobójczy, no to daje większą ilość cieczy, daje powiedzmy czerwone dysze, a grzybobójcze zabiegi robię na żółtej dysze, a nie zastanawiają się, że czasem może by było lepiej wykonać jeden zabieg na innej dyszy, a na przykład na innym też ciśnieniu. I owadobójcze na średniokropliste, jak są ze zwilżaczem, to wydaje mi się, że potrafią być zdecydowanie skuteczniejsze. Częsty problem sadowników, większość gospodarstwa jabłonie, a grusza to taki dodatek i przekalibrowanie opryskiwacza, czy załóżmy mniejsza prędkość, wyższe ciśnienie, a nawet przekręcenie na korpusie na inny kolor końcówek już zaczyna stanowić problem. A to, jak pracujemy w naszym sadzie, jak dobieramy ilość cieczy użytkowej, grubość kropli, ilość wydatek wentylatora, żeby wdmuchać tą ciesz w obręb naszego drzewa, to jest całkowicie to inaczej w sadzie gruszowym, a inaczej to wygląda w sadzie jabłoniowym. I tutaj jest też taki problem, że nie dostosowujemy się do sytuacji i miejsca, bo chcemy iść cały czas sztampą, bo będzie szybciej, ale szybciej nie zawsze znaczy lepiej. No, zgadzam się, należę do tych sadowników, którzy też popełniają taki kardynalny błąd w tym zakresie, z uwagi na to, że sadownicy, którzy mają komputer, no to jest to dosyć wygodne, pstyk, pstyk w jedną stronę, zmniejszam ciśnienie, będzie grubsza kropla, jadę trochę szybciej, trochę wolniej i można to nadrabiać, nie? Natomiast używam opryskiwaczy dosyć prostych, co prawda z elektrozaworami, ale tyle. Tyle mają, jeden ma regulację elektroniczną, drugi ma regulację ręczną. Ale ponieważ nie sam wykonuje zabiegi, a w tym roku nawet więcej wykonywał pracownik, no to dla komfortu i do tego, że wyjdzie nam tak samo, a komputer nam tego nie podpowie, utrzymujemy pewne zasady. Pryskamy środkami owadobójczymi na takim biegu, czerwonych dyszach, obrotach wentylatora i no nie jest zawsze to doskonałe. I później się okazuje, że w jabłoniach, tak jak wspomniałeś, gdzie jest może bardziej gęść to albo mniej w porównaniu do gruszy, no ten przedmuch jest zdecydowanie większy i część środka no spada, nie wszystko zostaje w koronie drzewa, część po prostu ląduje na trawie między drzewami. No, w końcu chronimy naszą roślinę, a nie trawę i tutaj też musimy na to uwagę zwrócić, żeby tą na przykład ilość powietrza, która się wydostaje z wentylatora, dobrać do mniejszości korony, no bo nie chcemy strat, tak? A sami sobie ją robimy. Ale kto reguluje łopatkami wentylator? Co najwyżej prędkością, tak jak w przypadku mojej osoby czy naszego gospodarstwa. No i są to niedoskonałości, ale zmieniamy kwaterę, pójdziemy do następnej gruszy. Jeżeli ja mam gruszy akurat 2 hektary i robię to jednym opryskiwaczem 1500 litrów, zlewając gruszy akurat intensywniej, 750 litrów używamy w gruszy, jeżeli chodzi o owadobójcze, no to no nie bardzo. Bez komputera zmiana wielkości drzew wiąże się co najwyżej z tym, że mogę jechać trochę wolniej bądź trochę szybciej. Innego parametru i innej modyfikacji tak na szybko, na gorąco nie ma. Takie podstawowe pytanie z lat. Ty i twoja praktyka, czy widzisz, że jeśli sadownicy nadużywają jakiejś grupy chemicznej środków i miodówka gruszowa, to że ona się zaczyna tak jakby uodparniać, czy efekty działania środka są zdecydowanie słabsze? Jaka jest na to twoja rada? Rotacja. Rotacja środków jest nieunikniona. Miodówka jest bardzo ciężkim zawodnikiem, bardzo trudnym.
I tak naprawdę czym więcej pryskamy i czym więcej pryskamy jednym i tym samym środkiem, tym więcej będziemy mieć kłopotów z jej zwalczaniem. Musimy dbać o faunę pożyteczną, muszą być sprzymierzeńcy. Można powiedzieć, że często w sadach przydomowych są mniejsze problemy z miodówkami, ze szkodnikami, jak w sadach profesjonalnych. No to wynika między innymi z odporności rośliny, z występowania biologii, no ale jednak jesteśmy w sadach profesjonalnych i ta monokultura w danym rzędzie no powoduje to, że tych owadów pożytecznych jest mniej niż tam, gdzie się w ogóle nie pryska. I musimy robić tą rotację środków ochrony roślin, uwzględniając to, żeby one były jak najbardziej selektywne dla owadów pożytecznych i uwzględniając to, że te zabiegi powinny być wykonywane w takim czasie, żeby tym owadom jak najmniej, tym pożytecznym owadom jak najmniej dokuczać. Krzysztofie, jakie jest Twoje zdanie, kiedy zastosować Delegate w sadzie gruszowym? Wydaje mi się, że Delegate będzie takim idealnym rozwiązaniem na okres typowo letni, kiedy mamy do czynienia jeszcze z larwą maksymalnie L3, to zresztą tak etykieta mówi. I wtedy szybkie działanie. Straż pożarna mogłaby to też być, pod warunkiem, że nie będzie tej rosy miodowej zbyt wiele i że do tego szkodnika dotrzemy, bo mówimy tutaj o jednak kontaktowym działaniu, a nie na zasadzie, że roślina pobierze i po tygodniu się doczekamy objawów. Czyli musimy poczekać, to co mówiliśmy, lustrować 2 razy w tygodniu i jak nas znów zaskoczy, tak jak mówiłem to wcześniej przy zastosowaniu innego produktu, no to czekamy na taki moment, kiedy jest co pryskać, żeby wytrzymać trochę, żeby no, nie wyczerpać limitów znowu za wcześnie, wytrzymać, wyczekać, jak zaczyna nam wychodzić, ale nie mamy kłopotów jeszcze z rosą miodową. W tym momencie aplikujemy. Zastosować Delegate i to jest rozwiązanie. Duża ilość wody, bym powiedział, nie schodziłbym, bo mówimy o kontakcie, znowu dotarciu do tych miejsc w kątach liści, czyli do tych osobników, których normalnie nie widzimy. Dziękuję Ci bardzo za fajną rozmowę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnego programu Epole w ogrodzie. Cześć, do zobaczenia!